Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, zostanie wezwany do przedsądowych przeprosin za słowa, którymi opisał rozmowy przy okrągłym stole. Groźba procesu i wysokiej kaucji wzbudza strach żony mężczyzny, która poprosiła o wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich. Andrzej Zybertowicz użył na niedawnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim sporego skrótu myślowego. Pokrótce sprowadza się on do uznania przyszłej elity państwa, wywodzącej się z Solidarności, za agentów władzy. Profesor Zybertowicz w ten sposób tłumaczył polskiej młodzieży zawiłości polskiej historii najnowszej. Jego słowa wywołały oburzenie społeczne, stając się napędem do artykułów prasowych i polemik. Na tę ostatnią pozwolił sobie inny z naukowców, profesor Bogusław Śliwerski. Profesor Andrzej Zybertowicz wzywany do przeprosin i wpłaty na cele społeczne. Doradca Andrzeja Dudy wystosował, przesłane do Onetu, stosowne wyjaśnienie swojej wypowiedzi. Zakończył je przeprosinami. Nadmienił jednak, że zgadza się ze słowami Andrzeja Gwiazdy, którego zdaniem stary ustrój w Polsce nie został ani obalony, ani nie upadł sam, a został w sposób kontrolowany odgórnie zdemontowany. Myślnik w tym demontażu nie można pomijać roli agentury. Po tym uzupełnieniu mogę przeprosić wszystkich, którzy niebacznie ulegli siermiężnym interpretacjom moich słów dotyczących okrągłego stołu. Serdecznie przepraszam, napisał Zybertowicz. Michał Wawrykiewicz, z inicjatywy Wolne Sądy KOS, przyznał w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że najważniejsi liderzy Solidarności zmierzają ku pozwaniu Zybertowicza za wspomniane słowa o naruszenie dóbr osobistych. Na początek pojawi się wezwanie do przeprosin i wpłaty 50 tysięcy złotych na cele społeczne. Przy braku reakcji można spodziewać się rozprawy sądowej. Wniosek podpisało 37 osób, M. Inne Zbigniew Bujak, Aleksander Hall, czy Władysław Frasyniuk, żona doradcy prezydenta. Trzeba nie mieć umiaru. Polsat News przypomina, że wezwanie wzywałoby profesora Zybertowicza do publikacji przeprosin w czterech wiodących dziennikach oraz na profilu doradcy prezydenta na Twitterze. Sprawa poruszyła żonę doradcy prezydenta. Czytamy, że Katarzyna Zybertowicz wysłała do Rzecznika Praw Obywatelskich apel, w którym prosi, by ten wezwał pozywających o opamiętanie się. Czytamy też, że korespondencja trafiła też do PAP. Myślnik: trzeba nie mieć umiaru albo być oderwanym od życia przeciętnej polskiej rodziny, by dodatkowo domagać się jeszcze wpłaty 50 tysięcy złotych. Sumy przekraczającej moją roczną pensję, podkreśliła żona Zybertowicza cytowana przez Polsat News. Źródła: Polsat News, Gazeta Wyborcza.